A czy ty dostaniesz 500 plus? Witajcie, z tej strony Łukasz z kanału Koso TV. Dzisiaj taki późniejszy, krótki vlog w temacie Krowa 500+. Fajnie brzmi, pieniążki dla polskiej wsi. No super, ale o co chodzi w tym programie? Czy to jest taki wow, super, kto z tego skorzysta? Dokładnych szczegółów jeszcze nie ma, ale tu chodzi o środki z Unii Europejskiej w ramach wspomagania hodowli zwierząt w takich bardziej tradycyjnych, bardziej im przyjaznych warunkach, tak zwanym lepszym dobrostanie. I tutaj chodzi o świnie utrzymywane na ściółce i krowy wypasane w pełni na łące. I tutaj moje spostrzeżenia są do tego takie, że ten program jest bardziej, ma na celu budowanie w Polsce chyba skansen, a nie rozwój gospodarstw, że jeżeli te środki moim zdaniem przeznaczyć na rozwój, byłyby lepiej rozdysponowane niżeli na takie wspieranie tego typu działań. Ci co pastwiskują, co mają warunki, to i tak oni będą pastwiskować te bydło, a ci, którzy tego nie robili, to widocznie nie mają jak, bądź też im się to nie opłaca i tego robić nie będą. Na moim przykładzie, no po prostu ja mieszkam przy drodze wojewódzkiej, 694 dokładnie, i wypas 70 krów mlecznych, przeganianie ich właśnie po tej drodze, to graniczy z cudem i w ogóle jest niewykonalne. To raz, a dwa, zmiana żywienia, tak jak u mnie, to by niestety, ale troszkę na wydajności pojechała. No, wspominałem o trzech koncepcjach na temat pastwiskowania, ma to swoje plusy, niebawem jest to fajna opcja, ale nie wszędzie się ona sprawdzi. Taki jest też temat drugi, że ci co mają duże stada, pastwiskują, pozdrawiam tutaj powrót do korzeni, to nie liczcie, że będą z tego kokosy, bo na pewno będzie tutaj ograniczenie ilościowe, tak jak w tym momencie jest dopłata do 20 sztuk, tak będzie na pewno tutaj też ograniczenie z tego tytułu. Kiedy to ma wejść w życie? No najprawdopodobniej to będzie przy nowym rozdaniu środków unijnych, czyli powiedzmy od 2021 roku, czyli to także jeszcze to jest temat bardzo odległy. A tutaj coś minister Ardanowski wspominał, że może nawet od tego roku by to uruchomił. Szczerze nie wiem, poczekamy na więcej szczegółów. Na razie to, tak jak dla mnie, to jest troszkę bardziej populistyczne hasło, aniżeli mające na celu rozwój polskich gospodarstw. Powiedzmy sobie szczerze, to ile procent stad jest wypasanych, to znikomy odsetek i te pieniądze bardziej trafią do gospodarstw, które tak chylą się ku upadkowi w dużej mierze. Nie mówię, że to generalnie, bo część na pewno, no, z czego właśnie tu wspominałem, fajnie tutaj wykorzystuje tą metodę pastwiskową przy większych stadach i tutaj te gospodarstwa są na pewno rokujące na przyszłość, ale chodzi mi o ogół, pewien ogół, o pewną większość, która no niestety będzie dalej przejadać te pieniążki, tak jak i 500+ i inne. Mówi się o kwocie 500 zł do krowy, 500 zł rocznie. No w tym momencie mamy około 300 do 20 sztuk krów i do 20 sztuk młodzieży. Ale czy to jest tak dużo, to ja nie wiem, to czas pokaże. Zobaczymy. Na razie fajnie, że coś się w ogóle pojawiło, ale jeżeli to ma być kosztem modernizacji czy innych działań wpływających bezpośrednio na rozwój, no to już ja bym był tu bardzo sceptyczny. Natomiast jeżeli chodzi o samą ideę, no to jak najbardziej, jeżeli chcą wspierać, to jeżeli jest możliwość w ogóle dodatkowych jakichś pieniążków, no to owszem, ale tutaj obawiam się, że to będzie kosztem modernizacji tego drugiego filaru, tych środków unijnych, także no, poczekajmy, czas pokaże. Także na razie żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnych vlogach.